Białaczka to nowotwór krwi. Tysiące ludzi w Polsce walczy z tą chorobą. Na szczęście, niestety, bardzo często są to dzieci. Na szczęście coraz częściej ta choroba ma szczęśliwy finał. Alicja to najmłodsza pacjentka Kliniki Onkologii w Poznaniu. Do szpitala trafiła zaraz po urodzeniu. W wieku 3 tygodni miała przeprowadzoną operację. Okazało się, że guz ma 2 cm, ale niestety jest rozlany także na nerkę i węzły chłonne. Także miała usuniętą również nerkę z węzłami chłonnymi, oprócz tego nadnercza. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie chemioterapii. Po skończonej chemii okaże się, że szpik jest czysty. To będziemy mieć przeszczep szpiku i mam nadzieję, że już na dobre trafimy do domu. Niewiele starsza Hania miała już 4 operacje. Kiedy wydawało się, że pokonała chorobę, ta znów dała o sobie znać. Okazało się, że w płucach Hani są liczne wznowy. I od tego czasu Hania poddana jest chemioterapii dość intensywnej. No obecnie czuję się bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że to leczenie wkrótce zakończy się pozytywnie. U Oli wszystko zaczęło się od bólu kolan. Podejrzenie, reumatyzm. Ale diagnoza była już zupełnie inna. Był strach najpierw, ale później taka myśl, właściwie mniej więcej dwa dni po diagnozie, że to się leczy. Mali pacjenci muszą tu być bardzo dzielni. I są. Walczą o to, co najcenniejsze. O życie. Na szczęście medycyna może już coraz więcej. My nie poddajemy się, staramy się walczyć i coraz skuteczniej walczyć. Temu służą wysiłki całej międzynarodowej społeczności, w której również polscy onkohematolodzy dziecięcy starają się uczestniczyć. Każdego roku na choroby onkologiczne zapada w Polsce ponad 1300 dzieci. Wszystkie, tak jak Ala, Hania czy Ola, czekają na szczęśliwe zakończenie tej szpitalnej historii. Na szczęście coraz częściej walkę z chorobą udaje się wygrać. I u nas w studiu właśnie takie szczęśliwe przypadki i szczęśliwe osoby. Klara Bujak, 14-latka, która wygrała walkę z rakiem. Dzień dobry. I Katarzyna Marciniak z 5-letnim Piotrusiem, któremu też się udało, jest uśmiechnięty od ucha do ucha i bardzo energiczny, o czym za chwilę Państwo się przekonają. Podopieczni Fundacji Krwinka z Łodzi. Klara, ty miałaś 6 lat, jak zachorowałaś. Czy ty miałaś świadomość, co się dzieje? No, ksiądz udzielił ci ostatniego namaszczenia. Rodzice doskonale wiedzieli, że balansowałaś na granicy życia i śmierci. A ty, co do ciebie z tego wszystkiego docierało? Ja tylko rozumiałam to, że szpital to jest takie drugie przedszkole. Dużo jest dzieci, dużo jest lekarzy. Każdy lekarz czy pielęgniarka to była taka ciocia, wujek, tak? Więc to była jakby taka jedna wielka rodzina. Ja na początku nie wiedziałam, że szpital, że coś, ale później, gdy zaczęły się przyjazdy do szpitala coraz częstsze rodziców, tak? I ze mną. I po prostu nawet kiedy w Wigilię też wylądowałam w szpitalu, no to już mi się to zaczęło nie podobać, tak? I doszło do tego, że mama mnie wnosiła w skarpetkach do samochodu, żeby mnie zawieźć do szpitala. Wiesz co, jak wiedziałem o tym, że się dzisiaj spotkamy i czytałem o tobie, to muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pełen podziwu, dlatego że wydaje mi się, że gdybym ja był w twojej sytuacji, chciałbym jak najszybciej o tym zapomnieć. A ty robisz coś wręcz przeciwnego. Znajdujesz się z powrotem w sytuacji takiej, że przychodzisz do szpitala i pocieszasz inne dzieci. Czemu to robisz? Czy ja wiem, że na pewno jest taka druga osoba potrzebna i dzieciakom nawet, no rodzice są potrzebni, tak, których już znają dobrze, ale kiedy wchodzi ktoś z zewnątrz z jakimś pomysłem, w jakimś śmiesznym przebraniu, z jakimiś zabawkami dla niego, on naprawdę zmienia zupełnie swoje podejście do choroby, tak, że szpital to nie musi być tylko zamknięty boks, gdzie są 3 czy 4 dzieci z rodzicami, tylko kiedy przychodzi ta druga osoba, taki wolontariusz, który da nadzieję, to jest dla nich coś super. A ja jeszcze, skoro przeszłam tą chorobę, też inaczej z nimi mogę rozmawiać, tak? Ja ich rozumiem, ja ich humory rozumiem i oni są mi za to wdzięczni, że widzą osobę, która wyzdrowiała z tej choroby. Przekonujesz, że nowotwór to nie potwór, ale to, co powiedział Wojtek, to jest niesamowite, że zazwyczaj jak się wychodzi ze szpitala, to nie chce się tam wracać, a ty wróciłaś. A czy pamiętasz, jak lekarz wyleczył ci misia? Tak, tak. Moja chrzestna, kiedy przyjechałam do szpitala, dała mi misia z takimi łatkami. I tłumaczyła mi, że ja też mam w sobie takie łatki, je trzeba wyleczyć.
I każdy lekarz, który mnie badał, ja go prosiłam, niech pan zbada mojego misia. Nie, nie chciał, bo ja się śpieszę, bo to, bo tamto. No i był taki pan doktor Piotruś, który przyszedł, wziął misia, zbadał misia, osłuchał go, nałożył mu rękawiczkę na nogę, obwinął go bandażem i do tej pory, po prostu, kiedy widzę tylko doktora Piotrusia w szpitalu, to zawsze on mówi, to ty jesteś ta od misia. Więc zapamiętaliśmy się. Może, więcej takich lekarzy sobie życzymy. Może Piotruś też wyrośnie na lekarza. Piotruś. Będzie lekarzem, lekarzem Piotrusiem. Kim będziesz? No on jeszcze nie wie. Strażakiem, no pewnie, że tak. No oczywiście będzie moim przyszłym mężem, tak to zapomniałam. To już ustaliliście. Bardzo dobrze. Kasiu, teraz też, żeby inni rodzice mieli świadomość tego, jak taka choroba może się zacząć, bo ona może przypominać początkami zupełnie coś innego. To może być coś, co wygląda trochę na grypę, na przeziębienie, prawda? Dokładnie, dokładnie. Ta choroba zaczyna się bardzo niewinnie. Ona się zaczyna od zwykłej gorączki i to nawet nie zbyt dużo. Dłużej, czyli tak było Piotrusie. Tak, dokładnie. On miał tylko gorączki jednodniowe, na które się podaje pospolite leki przeciwgorączkowe. I to tylko tak się rozpoczyna. I kiedy się zorientowała pani, że to jednak jest coś poważniejszego? Szczerze powiedziawszy, bardzo szybko moja pani doktor te dzieci pomogła mi przy tym. Bo on miał bóle nogi, szybko trafiliśmy do szpitala. Była bardzo błyskawicznie morfologia i rozpoznanie było po prostu w ciągu 10 dni od pierwszych takich objawów, więc on nie miał zniszczonego organizmu, nic z nim się z takiego jakoś nie działo, tylko właśnie ten wielki ból nogi. To był tylko coś takiego. Pierwsza reakcja, jak pani usłyszała diagnozę? Ja byłam w takim szoku, że nie wiedziałam, czy płakać, czy być zła na lekarzy, którzy mi to mówią. Mówił mi to bardzo młody lekarz, więc w ogóle byłam... Na pewno tak, się pomylił. Tak, na tak pewno w ogóle, że się pomylił, że ma w ogóle czelność mi mówić coś takiego. Mhm. Ale lekarze u nas na Spornej są wspaniali wszyscy i serdecznie z tego miejsca pozdrawiam przy okazji. Jak wygląda takie leczenie? Ile ono trwa? Czy lekarze od razu mówią, przewidują, że musicie się niestety państwo nastawić na to, że to będzie powiedzmy dwuletnie leczenie, że to uzbroić będzie w cierpliwość. Tak, że to wymaga po prostu hartu ducha też. Tak, tak. O, wszystko od samego początku było nam powiedziane bardzo dokładnie, kilkukrotnie. Lekarze po kilka razy powtarzali jedno i to samo, to jak to się mówi, żeby rodzice po prostu, no bo wszyscy panikowali. To była panika, to jest choroba w ogóle całej rodziny, to nie jest choroba dziecka. Bo to trzeba wszystko w domu poprzestawiać. Mhm. Wiadomo, człowiek musi z pracy zrezygnować. My byliśmy ciągiem 2 miesiące w szpitalu. I dopiero po 2 miesiącach pierwszy raz wyszliśmy na taką przysłowiową wolność. To on nawet jako 2-latek, kiedy pani doktor mu powiedziała, że może już wyjść, powiedział, że on nie chce, jemu tu dobrze. On już był tak przyzwyczajony do szpitala. Że przyzwyczaił się, że to jest tak naprawdę dom. Dziś ma 5 lat, chodzi do przedszkola, jest bardzo energiczny, co widzimy. Cały czas musicie być pod opieką lekarską? Tak, cały czas jesteśmy co miesiąc w szpitalu. Następne 5 lat mniej więcej. I następne 5 lat, non stop mamy morfologię. Co jest najważniejsze i uprzedzam tu wszystkich młodych rodziców, żeby dbali o to, bo niestety profilaktyka w naszym kraju jest troszeczkę słaba. Więc warto mieć tą świadomość. Klara, ty teraz normalnie funkcjonujesz, czy też co jakiś czas musisz przechodzić takie badania lekarskie, sprawdzające, czy wszystko jest w porządku? Tak naprawdę to chodzę już co 2 lata na taką morfologię, bo już jest kilka lat w dużych po leczeniu. Tylko że zawsze, kiedy mam już przyjść, to nie przyjdę, bo załóżmy tydzień wcześniej pojawię się na SOR-ze, tak? Bo coś się stanie. Co to jest SOR? Szpitalny oddział ratunkowy. Że na przykład, nie wiem, mam gorączkę, wymiotuję i od razu wtedy robią mi całą serię badań i już nie muszę przychodzić ten następny raz na tą wyznaczoną wizytę. Ja tylko jeszcze na koniec jedno pytanie. Czy wiedziałaś w którymś momencie, że to jest przełom, że właśnie zaczynasz zdrowieć? Czułaś to, czy to się działo stopniowo? Czy ja w ogóle pamiętam początek choroby i pamiętam koniec choroby. Ja nie pamiętam tego środka, bo to było długo, tak? I jakby ten środek, to co było najgorsze, się powinno pamiętać. To co było najlepsze, tak? Bo i później to już się wyzdrowiało. Tylko że ja najbardziej pamiętam ten początek. To, że lekarze dawali mi 3-4 dni życia i ja tylko to pamiętam, tak? Że... To wymasz szybko to z pamięci. Już, nie wracajmy do tego. Najważniej widać, że już nie, dobrze wyrosła. Ale dobrze, że pamięta też koniec. Pamiętasz moment wyjścia ze szpitala? Tak, tak. Wyszłam, mama kupiła mi taki wiatrak, który miał takich 5 kółeczek. Wyszłam ze szpitala, zaczęłam biec, był wiatr, wiatraczek zaczął się kręcić.
i pięknie przed szpitalem od razu się wywaliłam, całe kolana zdarłam i wróciłam do szpitala, żeby to odkasić. Witajcie w normalnym świecie. Scena filmowa. Ktoś powinien tego użyć do scenariusza. Słuchajcie, na szczęście scenariusze w życiu z powodu postępu w medycynie są coraz lepsze. Jesteście tego żywymi dowodami, więc bardzo się cieszymy, że mieliśmy was w studiu. Dziękuję. Klara, naprawdę chylę głowę przed tym, co teraz robisz, więc proszę wyleczyć kolejne misie dzieciaków z łatek, dobrze? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.